czerwońca. Język czerwony. I a my Państwa zaprosimy do świata Wrocława Broniewskiego i trochę Państwu różne poopowiadamy. Nie tylko o tych dzwonach, ale też o innych związanych z Broniewskim, bo przecież rok 2022 to w Płocku rok Władysława Broniewskiego. Będzie Broniewski prywatnie, no bo przecież na prywatkę żeśmy Państwa zaprosili. Będą kobiety Broniewskiego, no bo skoro prywatnie o Broniewskim, to przecież kobiet by nie mogło zabraknąć. A kobiety były bardzo ważne w życiu Władysława Broniewskiego. Była Janina, żona, z którą miał ukochaną córkę Ankę. Była nie żona tak formalnie, ale najbardziej ukochana z partnerek Broniewskiego, czyli... Czyli Maria, tak naprawdę w ostatniej chwili żona, ponieważ oni w klinice wzięli ślub. Ale taki symboliczny, symboliczny, nie taki oficjalny, ale ważniejszy pewnie, skoro się kochali, to do wszystkich oficjalnych ślubów. Oficjalny to wziął jeszcze później z Wandą. Ale Wanda go tam mocną ręką trzymała, ostatnia kobieta Broniewskiego. Dbała o to, żeby i za życia się opiekować Broniewskim. No ale trzeba też przyznać, że jej staraniom zawdzięczamy to, że dzisiaj w Warszawie przy ulicy Dąbrowskiego jest Muzeum Broniewskiego, dom, w którym mieszkali, autentyczny dom, którego dzisiaj można zwiedzać, to naprawdę Wandzie zawdzięczamy. I tutaj Państwa zaprosimy w taką małą podróż w czasie, a może nawet właściwie to jej wcale nie małą, no bo szczególnie dla tych najmłodszych to będzie taki skok z bungee po prostu. Bez bungee. Bez bungee, ale to jest tak ze świata z tabletem, ze smartfonem, do świata gry w klasy. Kapsle, bo taka trasa jest na wyścig pokoju, kapsle, kapsle i flagi państw w kapselkach poprzyklejane. A tam będą bierki, tam będą warcawy. No i w tamtej części, oprócz bufetowej i lornety z meduzą, to tam jeszcze króluje Neptun, telewizor, marzenie pokoleń. A ja? To jest specjalny egzemplarz na dzisiaj, wyprodukowany sztuk jedna, jedyna, niepowtarzalna okazja obejrzeć czarno-biały film w Neptunie. A w nim jeden program, proszę Państwa, nie wszyscy. To jeszcze nie był telewizor dla leniwych, bo nie było pilota. Tylko dzieci były. Jak się nie miało dzieci, to trzeba podnieść 4 litery, i podgłosić, wyłączyć. A tak to synuś, weź tam podgłoś, córcia, ścisz trochę. No także to no właśnie, dlatego mówię, skok z bungee, jak nie wiem. Ale jeszcze jest trzecia część sali, no i tam to już będzie prywatka. Tam to już będzie tanecznie i w ogóle tak, hulanki z fawolem wszelkiego rodzaju. A później przewodnik zaprowadzi Państwa do kolejnej sali, gdzie będzie kolejna kobieta, babka, Jadwiga Lubowicka. Oj, ja tę babkę widziałam przed rozpoczęciem, drodzy Państwo. Ja myślę, że wy będziecie wiedzieli, dlaczego jej się władca nie skiwało. Nie bać się jej, to nie sposób. Za nogę, proszę Państwa, za nogę spod fortepianu mnie wyciągała, kiedy nie chciałem grać. Albo z tego krzaka bzuj, bo chyba do grania. Niewiele z tego wyszło, ale melodia chopinowska grana przez babkę została w mojej poezji na zawsze. No i te mazurki Chopina, przecież tego, który był takim wielkim patriotą, został w sercu Władka też, bo Władek jako młody chłopak został skautem, założył półtajną drużynę w dzisiejszej Jagiellonce, w gimnazjum polskim, do którego chodził, i stamtąd poszedł do Legionu. Nie głaskało mnie życie po głowie. Nie pijałem ptasiego mleka. No i dobrze. Moje zdrowie. Tak wyrasta się na człowiek. I Państwo też wejdą wtedy do ogrodu i tam będą uczyli się, jak to życie nie głaskało Władysława po głowie i jak musiał różne rzeczy robić, żeby o siebie sam w tych regionach zadbać. A drodzy Państwo, mamy dzisiaj jeszcze dwoje wyjątkowych gości. Z nami razem podczas Nocy Muzeów Książnicy to są Państwo. Martyna i Pan Adam, Państwo Osińscy. Brawa dla Państwa! A jak powiem dlaczego, to na pewno będą drugie brawa, to
to jest w banku. Proszę Państwa, otóż i Pani Martyna, i Pan Adam, to są ludzie, którzy wystawili na licytację możliwość właśnie uczestniczenia w roli prowadzących w nocy muzeum. I jeszcze powiem więcej, to był taki rok, bo to Państwo są tak trochę z odzysku, bo to było wtedy, to kiedy epidemia nie pozwoliła na zrobienie nocy muzeum. Tak. Państwo nie powiedzieli, oddajcie kasę w takim razie. Tylko poczekali trochę, uwaga, 2 lata poczekali. No i są z nami, także brawa dla Państwa. Zapraszamy do zabawy. Zapraszamy do zabawy.